Poznajcie Darka. Darek dobiega 40. Jest życiowym nieudacznikiem i totalnym nudziarzem. Do tego ma niestety wciąż niefart. Darek to główny bohater nowego serialu pod tytułem 39,5, który mamy wypromować. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, iż w tym samym czasie konkurencyjne stacje telewizyjne wprowadzają topowe międzynarodowe formaty i produkcje filmowe. Na nasze szczęście Darek ma swoją pasję. Tą pasją jest muzyka, a kluczowy wątek serialu stanowi jego kariera jako lidera grupy punk rockowej. Grupa nazywa się Dirty Track. Na wiosnę 2008 roku polski rynek muzyczny odkrywa nową grupę grającą muzykę punk rockową. Profil grupy pojawia się najpierw na jednym z największych portali społecznościowych na świecie, MySpace. Wkrótce grupa nagrywa singla zwiastującego mającą się ukazać w najbliższym czasie płytę długogrającą. W tym samym czasie powstaje teledysk do nagranego na singlu przeboju Anarchia. W krótkim czasie popularność grupy gwałtownie wzrasta. Teledysk zostaje wyemitowany na antenie jednej z wiodących stacji telewizyjnych w Polsce. Równocześnie fani grupy dystrybuują go w całej sieci. Dzwonki do telefonów, słowa piosenek, akordy gitarowe oparte na piosenkach z singla również są rozpowszechniane w internecie przez użytkowników. Darek, w prawdziwym życiu Tomasz Karolak, szybko staje się jedną z gorętszych postaci świata show biznesu. Sensacje na temat wyczynów Tomka i jego zespołu zapełniają internetowe portale poświęcone plotkom i muzyce. Zespół gra koncert promujący singiel. Wreszcie pojawia się sensacyjna wiadomość. Być może Tomek Karolak z zespołem wystąpią jako support na koncercie zespołu The Cure. Do tego jednak nie dochodzi, bo przecież Tomek Karolak to tak naprawdę nasz serialowy Darek, a grupa Dirty Track została stworzona na potrzeby filmu przez autorów scenariusza. Triumf serialu 39,5 na wiosnę roku 2008 był niezaprzeczalny. Serial od samego początku zyskał ogromną popularność wśród publiczności. Popularność zbliżoną do tej, jaką zdobyły inne konkurencyjne stacje telewizyjne emitujące topowe formaty w tym samym czasie. Z powodzeniem wypromowaliśmy nieistniejącą wcześniej grupę muzyczną, a w konsekwencji serial 39,5 zyskał milionową widownię.